Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak traktuje pan wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Uznał on, że poprzedni Sejm wybrał 3 sędziów zgodnie z konstytucją, 2 kolejnych łamiąc ją, a prezydent miał obowiązek niezwłocznie przyjąć od nich przysięgę. Znaczy najpierw drobna korekta tak naprawdę. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy, które uruchomiły proces wyboru sędziów, w przypadku 3 były zgodne z konstytucją. Natomiast ten proces następnie przejmowany jest w sensie prawnym przez regulamin Sejmu i sędziowie są wybierani na podstawie regulaminu Sejmu. I tu już ten wybór Sejmu był łamiący regulamin Sejmu w przypadku wszystkich 5. A tego Trybunał nie ocenia, bo Trybunał nie może oceniać regulaminu Sejmu, jest to wewnętrzna regulacja sejmowa. Natomiast ja to oceniam jako przede wszystkim pewien początek opamiętania się sędziów Trybunału Konstytucyjnego i początek wycofywania się z tej takiej bardzo upolitycznionej roli obsługiwania interesów Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że Trybunał teraz orzekał na podstawie skargi złożonej przez Prawo i Sprawiedliwość na ustawę Platformy Obywatelskiej z czerwca tego roku, która była ewidentnie niekonstytucyjna i to Trybunał teraz uznał, więc być może, mam nadzieję, że jest to pewien proces wycofywania się z tego sporu i z tego upolitycznienia Trybunału. Żebyśmy byli ściśli, to Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło tę ustawę, ale potem wycofało to zaskarżenie z Trybunału i ponowiła skargę Platforma Obywatelska. Platforma tą skargę podtrzymała, no właśnie po to, żeby dalej wprowadzać zamieszanie, bo kiedy utraciła większość, wiadomo było, że Sejm już takim zwykłym trybem, bez kontroli konstytucyjności przez Trybunał, może po prostu zmienić tą wadliwą ustawę i tak też uczynił, no więc tu już... A to znaczy, że nie uznajecie wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Nie, oczywiście, że go uznajemy, tylko on, tak jak mówię, uznajemy go ściśle, to czego on dotyczy, tak? Czyli Trybunał uznał, że pewna historyczna ustawa, która już teraz nie obowiązuje, była w znacznej mierze niezgodna z konstytucją. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że tę ustawę w ogóle pisali sędziowie Trybunału, więc oni teraz orzekli, że ustawa, którą sami napisali, była niezgodna z konstytucją w znacznej części i słusznie, mieli rację. No ale jak mówię, stan prawny w międzyczasie się zmienił, jest już nowa ustawa. Rozumiem, że trwacie na stanowisku, że 5 sędziów wybranych przez was przedwczoraj to konstytucyjni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i kolejne ewentualne wyroki nie zmienią waszego stanowiska. Czyli nie możemy powiedzieć, że kolejne ewentualne wyroki nie zmienią, bo jeżeli wyroki będą tego dotyczyły... Trybunał Konstytucyjny zajmie się wyborem właśnie tych sędziów przez was. Tak, no i to zobaczymy, co orzeknie. No, jeżeli moim zdaniem i w mojej opinii, jeżeli będzie orzekał nie kontra legem, tylko zgodnie z konstytucją i zgodnie z obowiązującym prawem, to powinien uznać konstytucyjność tego wyboru. A mówiąc ściśle ustawy, która uruchomiła proces, ponieważ sam wybór, powtarzam, odbywa się nie na podstawie ustawy wprost, tylko na podstawie regulaminu Sejmu, a ten kontroli Trybunału nie podlega, byłoby to naruszenie autonomii władzy ustawodawczej. Trójpodział władzy polega zarówno na tym, że władza ustawodawcza nie może ingerować w władzę sądowniczą. Jeżeli sąd na przykład, nie wiem, orzeknie, że ktoś tam jest złodziejem i go skaże na więzienie, to nie może sąd podjąć uchwały, nie może Sejm podjąć uchwały, że nie jest złodziejem, ma wyjść z więzienia, tak? Ale z drugiej strony też to działa w drugą stronę, czyli organ władzy sądowniczej nie może swoimi postanowieniami ingerować w wewnętrzne prace władzy ustawodawczej. Twierdzi pan, że Trybunał jest upolityczniony? Tak, oczywiście, no to widać, to nawet nie twierdzę, tylko ja to na własne oczy widziałem, kiedy podczas obrad Sejmu dotyczących właśnie tych spraw przychodzi prezes Rzepliński i no funkcjonuje jak polityk Platformy Obywatelskiej, zbiera się razem z posłami Platformy i Nowoczesnej, prowadzą takie bieżące uzgodnienia na zasadzie ty powiesz to ja powiem to i tak dalej, no to niestety... Trybunał w obecnym składzie i pan prezes sami się upolitycznili. To też inne działania. No, jeżeli Platforma wnosi wniosek o wydanie postanowienia przez Trybunał, wnosi 30 listopada, a Trybunał akurat przechodzi z tragarzami 30 listopada w odpowiednim składzie i od razu niezwłocznie takie zamówione postanowienie podejmuje, zresztą też niezgodne z prawem i niezgodne z orzeczeniem samego Trybunału z 2006 roku, no to Trybunał sam stawia się w takiej roli. A twierdzi pan, że Trybunał Konstytucyjny, który rozstrzyga zgodność z konstytucją, sam działa niekonstytucyjnie i jedynym organem, instytucją, która działa zgodnie z konstytucją, to jest partia zwana Prawo i Sprawiedliwość, tak? Znaczy partia tu zupełnie nie ma nic do rzeczy i nie występuje w porządku konstytucyjnym. Dobrze, klub poselski niech będzie, też go nie ma w porządku. Nawet nie klub, większość sejmowa. Tylko Sejm jako organ państwa w sprawach mu właściwych, a takim są na przykład podejmowanie uchwał lub regulamin Sejmu, oczywiście zgodnie z konstytucją podejmuje decyzję większością głosów. Tak samo jak w sprawach właściwych Trybunałowi, zgodnych z prawem. A widzi pan miejsce na kompromis?
tak, chociaż no nie może być kompromisu z prawem i konstytucją, tak? Ona musi być po prostu stosowana. Dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że gdyby... Prawnicy mówią, że konstytucjonaliści mówią i Trybunał wczoraj uznał, że prezydent powinien przyjąć przysięgę od trzech sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej ci kadencji. Ci sami, którzy trzy dni temu mówili, że powinien przyjąć od pięciu, jak się okazało, gdyby to zrobił, to dopiero właśnie złamałby konstytucję. A widzi pan, i teraz mówimy o organie. Mówimy o organie zwanym Trybunał Konstytucyjny, a nie o wypowiedziach sędziów każdego z osobna. No więc jeżeli mówimy o organie takim jak Trybunał Konstytucyjny... I on no to uznał, on... że trzech nie. powinien nie. prezydent on... Duda tak. przyjąć od nich przysięgę, niezwłocznie. Znaczy, jeżeli wczytamy się w sentencję, to on wprost tego nie uznał. On uznał, że procedura, która została uruchomiona na podstawie ustawy, którą uznał częściowo za niekonstytucyjną, w tej części ta ustawa była konstytucyjna. Ale tą procedurę dalej przyjmuje, jak mówię, regulamin Sejmu, a ocena regulaminu Sejmu nie należy do Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeżeli Sejm sam, to jest suwerenna decyzja Sejmu, jeżeli obradując na podstawie regulaminu Sejmu podejmuje uchwały, nie ustawy. To są dwie różne rzeczy. Więc jeżeli sam uznał, że jego wcześniejsze uchwały i słusznie uznał, nie niosły ze sobą mocy prawnej, to one nie niosły ze sobą mocy prawnej. No, ale nie można odwołać sędziego. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ci sędziowie zostali wybrani i są sędziami. Nie, no więc mogą rozpocząć tego... funkcjonowanie po złożeniu przysięgi. Nie ma możliwości odwołania sędziego. Ale... No a gdyby Trybunał wczoraj orzekł, że nie wiem, że robimy dzień nocą albo że dzisiaj jest sobota, to czy takie postanowienie też obowiązywało? Jeżeli jest prawo, które wyraźnie mówi, i to jest wyraźne i oczywiste przy zasadach wykładni, że osoba wybrana przez Sejm nie jest sędzią, tylko jest osobą wybraną i od osoby wybranej przyjmuje ślubowanie prezydent, osobą wybraną. W przypadku wielu innych przepisów. Trybunał wczoraj uznał, że są sędziami. NIK-u, Rzecznika Praw Obywatelskich, ustawa mówi... Rzecznik Praw Obywatelskich wybrany przez Sejm składa przysięgę. Tu ustawa mówi, osoba wybrana składa przysięgę. Jedną z podstawowych zasad wykładni prawa jest zasada racjonalności prawodawcy, że jeżeli on w dwóch przypadkach mówi co innego, to wtedy to znaczy co innego. No więc tak jak mówię, to w tym wypadku tutaj, ale jak mówię, orzeczenie Trybunału tak naprawdę tego nie dotyczy. Ono dotyczy ustawy, która uruchamia ten proces. Ustawy, a potem rzecz przyjmują uchwały i regulamin Sejmu i te ocenie Trybunału nie podlegają. Ale myślę, że tutaj nie ma, bo zaraz stracimy słuchaczy, jak się zagłębiły w te kruczki prawne. Myślę, że tutaj problem jest jeden tak naprawdę. Problem powstał w czerwcu tego roku, kiedy to Platforma Obywatelska dokonała zamachu na konstytucję i na Trybunał Konstytucyjny, podejmując ustawę pozwalającą na wybór sędziów na zapas. I to spowodowało sytuację, z której faktycznie takiego eleganckiego, łatwego wyjścia już teraz nie ma, tak? Bo zaszły pewne zaszłości, sytuacja została zagmatwana, z niej musimy jakoś wyjść i będziemy wychodzić. Ale jak? Znaczy, nie chcecie wyjść. Mówicie, tamci są nieważni, naszych pięciu jest ważnych. Tu nie ma, no tak nie ma miejsca na jakikolwiek kompromis, nie ma pola do jakiejkolwiek dyskusji. Nie dajecie takiego pola. Ale ja trochę nie rozumiem, jakby, znaczy o czym mamy tu dyskutować? Jeżeli... Dałem o kompromis wcześniej, no o możliwy kompromis. Tak, prezydent zapowiedział utworzenie komisji, która zbada i zaproponuje zmiany w ogóle co do istoty Trybunału Konstytucyjnego i sposobu jego wyboru, więc ja myślę, że tym polem do kompromisu, które może być, to jest uznanie tych faktów prawnych, które są i wyboru nowych sędziów w sposób zgodny z regulaminem Sejmu i na podstawie uchwał Sejmu, które nie podlegają badaniu Trybunału Konstytucyjnego i szybkie przystąpienie właśnie w takiej komisji ponadpartyjnej z udziałem różnych autorytetów i różnych stron sporu do przygotowania od nowa nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ale po co? Ponieważ jak widzimy, Trybunał się zdezawuował, dał się użyć do rozgrywek politycznych i ten tryby wyboru i ten sposób działania Trybunału obecnie jest dysfunkcjonalny. Powoduje konflikt, powoduje właśnie całe zamieszanie. A ma pan pewność, że kolejny Trybunał, kolejni sędziowie nie będą apartyjni? Że będą apartyjni, że nie będą funkcjonariuszami partii, że nie będą poddawani naciskom politycznym, jak teraz mówi pan o obecnym? Oczywiście takiej pewności nie ma i dlatego ja osobiście, jeżeli mówimy o tym, jak powinien wyglądać ten docelowy Trybunał Konstytucyjny lub inny organ, który pełniłby taką funkcję, bo równie dobrze może to być na przykład Sąd Najwyższy, tak jest w wielu państwach, nie musi w ogóle istnieć coś takiego jak Trybunał Konstytucyjny. Ale ja uważam, że wtedy trzeba mieć podejście realistyczne, to znaczy takie, że ludzie mają swoje poglądy, że wywodzą się z pewnych środowisk i raczej należy dbać o taki mechanizm, żeby w składzie takiego ciała wszystkie duże, mające legitymację społeczną środowiska były reprezentowane. A nie przyjmować taką fikcję, że to są osoby, które żadnych poglądów nie mają,
bo jeżeli ta fikcja jest przyjęta, to potem za tą fikcją często kryją się takie fakty, że oni mają określone poglądy i mają tylko jedne poglądy, tak, a innych nie dopuszczają. Nie obawia się pan, że konflikt przejdzie na ulicę? Mimo wszystko myślę, że nie. Zaczynają się demonstracje. Znaczy oczywiście tak, choć te demonstracje nadal, no, jednego dnia był taki znamienny fakt, że była demonstracja tego tak zwanego Komitetu Obrony Demokracji, na której było bodajże 50 osób około. Wczoraj było inaczej już. I na Opolszczyźnie była demonstracja jednej gminy, która sprzeciwia się przyłączeniu do Opola i tam było 500 osób na tej demonstracji, więc to pokazuje pewną skalę. Wczoraj już oczywiście tych ludzi było więcej, aczkolwiek było też ich więcej również dlatego, że demonstrowali zwolennicy zmian w Trybunale Konstytucyjnym, więc zwolenników i przeciwników razem było oczywiście znacznie więcej. Ale nie obawiam się, mimo wszystko to jest pewne zagadnienie prawnicze. Ono tak naprawdę w sensie nawet takim politycznym dużo nie zmienia, bo umówmy się, czy będzie 15 na 15 sędziów. Wiem, co chce pan powiedzieć. Platformy, czy 10 na 15. Wiem, co chce pan powiedzieć. Wychodzicie z założenia, że ludzie nie zrozumieją zamieszania wokół Trybunału i bardziej są zainteresowani skróceniem wieku emerytalnego, tak, bezpłatnymi lekami dla seniorów to jest to, co ludzi bezpośrednio i kwotą dotyczy. 500 zł dla dzieci. I to są rzeczywiste zmiany, które chcemy przeprowadzać, które chcemy wprowadzać w życie. Natomiast no, aby je przeprowadzić, to między innymi trzeba było uniknąć takiego pełzającego zamachu stanu. I przejąć Platforma Obywatelska, przegrawszy dwa wybory rzędu, z czego jedne bardzo wysoko, nie mając legitymacji demokratycznej, postanowiła się okopać w ostatniej instytucji, w której jeszcze udało się okopać, wybierając na zapas ze złamaniem konstytucji sędziów i z tego ośrodka uzurpować całość władzy i blokować takie zmiany, jak chociażby 500 zł na wychowywanie dzieci czy obniżenie wieku emerytalnego, bo taka była obawa i takie nawet były zapowiedzi i nawet niestety pan prezes Rzepliński... I stąd ta walka o Trybunał. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.